Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza odbędzie się kolejny wykład organizowany w ramach Poznańskiej Akademii Dyplomacji. Naszym gościem jest pułkownik Piotr Gąstał, który swoją przygodę z Gromem rozpoczął w 1991 roku. Następnie zajmował szereg stanowisk w wydziałach operacyjnych, a także w wydziałach bojowych. Celem dzisiejszego wykładu jest przybliżenie tematyki wojsk specjalnych jako narzędzia dyplomacji. Pan pułkownik brał udział w koordynowaniu współpracy Gromu z zagranicznymi partnerami. Z jednostek bojowych do struktur planistycznych odszedł w 2006 roku. Od 2009 roku został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy Gromu. Natomiast od 2001 roku pełnił obowiązki dowódcy jednostki wojskowej Grom. Chciałbym powiedzieć o operacjach jednostki Grom, w jakiej służyłem przez 25 lat i którą 5 lat dowodziłem. Chciałbym Państwu pokazać je z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej. Przez te swoje 25 lat wykonałem wiele operacji, wiele treningów odbyliśmy. Czasami treningi są trudniejsze niż operacje. Tym niemniej, gdy idziemy na operację, podejmujemy ryzyko, że możemy nie wrócić. My strzelamy, do nas strzelają. I takie założenia trzeba brać pod uwagę w swoim planowaniu, w wykonywaniu tej operacji. Żołnierz idąc boi się. Boi się jak każdy normalny człowiek, ale to ten strach ma wyostrzać jego zmysły, ma widzieć więcej, ma wyczuwać zagrożenie i ma reagować jako pierwszy. Do Gromu trafiają różni ludzie. Trafiają żołnierze z jednostek specjalnych Wojska Polskiego, z innych jednostek, trafiają z pododdziałów policji, trafiają ze Straży Granicznej, ale też trafiają ludzie, którzy mają tylko podstawowe przeszkolenie wojskowe. Trafiają studenci. Staramy się z tych ludzi wydobyć to, co tkwi gdzieś bardzo głęboko, te ich nadzdolności, aby byli w stanie pokonać swoje własne ograniczenia, aby pomimo tego, że nogi odmawiają posłuszeństwa, szli dalej na selekcji. Ale nie dostanie się do Gromu ten, który nie podciągnie się ani razu na drążku. Oszczędzamy mu czas, jego i swój, aby do nas nie przychodził, bo po co? Trzeba dać siebie wszystko, nawet więcej, żeby do tej jednostki się dostać. Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło gościć na uczelni w Poznaniu, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Dla mnie to pierwsze spotkanie z tą uczelnią i tym bardziej jestem dlatego wzruszony, bo miasto Poznań bardzo lubię. Zresztą widzę tutaj dzisiaj kilka znajomych twarzy, nie tylko studentów, ale też osób, z którymi miałem gdzieś okazję się spotkać, czy to przy okazji ćwiczeń, czy innych uroczystości. Chciałbym Państwu opowiedzieć troszeczkę o wojskach specjalnych, o tym, co te wojska robią na co dzień, jak się szkolą, jak dobierają ludzi, jakie mają zadania przede wszystkim, bo te zadania będą mówiły o tym, czy my faktycznie możemy realizować politykę zagraniczną naszego państwa. Nie będę Państwu przybliżał definicji stosunków międzynarodowych, siły militarnej. Jesteście studentami, łatwo je znajdziecie. Ja natomiast postaram się pokazać Wam przykłady, a Wy ocenicie, czy faktycznie te przykłady naszych działań miały wpływ na politykę zagraniczną naszego państwa, czy też nie miały. To poddaję Waszej ocenie na sam koniec tego spotkania. Każde państwo ma siły militarne, ale jak się okazuje we współczesnym świecie już nie tylko siła militarna stanowi o sile państwa. To jest potencjał ekonomiczny, gospodarczy, myśl naukowo-techniczna. Tymi czynnikami możemy oddziaływać. Tym niemniej jednak wciąż ta siła militarna może wpływać na naszą politykę, na to, jak chcemy, aby inne państwo działało, albo na to, jak my możemy temu państwu pomóc zbudować swój potencjał, na przykład wojskowy. I do tego służą między innymi siły specjalne. A zanim przejdę do tego wykładu, mam około 200 slajdów, także do wieczora powinniśmy się zmieścić. Proszę Państwa, to taki wstęp o tym, jak się do nas dostać, jak wygląda bardzo powierzchownie szkolenie podstawowe. Bo żeby wykonywać zadania specjalne, trzeba mieć specjalnych ludzi, specjalnie dobranych, bo w każdym z Was drzemie jakiś potencjał, który selekcja ma wydobyć, abyście potem te zadania realizowali skutecznie. Są różni ludzie. Przychodzą do nas żołnierze z policji, z wojska, ze Straży Granicznej, przychodzą studenci, przychodzą funkcjonariusze BOR-u czy Urzędu Ochrony Państwa kiedyś, a teraz ABW.
I z tych ludzi w gromie się tworzy taką mieszankę, wydobywa się z nich najlepsze cechy, bierze się te najlepsze ich zwyczaje, trening i staramy się zrobić jak najlepszego żołnierza. Proud of myself. Nawiążę jeszcze do jednej rzeczy, do kursu, który tutaj będzie się kilkakrotnie przewijał. To jest Special Forces Officer Qualification Course Fort Bragg. Zielone berety. To jest podstawowa jak gdyby jednostka, albo to są te siły specjalne Armii Amerykańskiej, które wykonują te zadania, o których dzisiaj będziemy mówić. Wpływają na politykę międzynarodową Stanów Zjednoczonych, szkoląc siły zbrojne innych krajów, krajów upadłych bardzo często, tworząc partyzantkę, walcząc z partyzantką, ogólnie realizując politykę Stanów Zjednoczonych. Zanim wejdziemy jeszcze w tą głęboko zrozumianą politykę, chciałbym wam powiedzieć, czym dokładnie jest jednostka GROM. To jest wysoce wyspecjalizowana jednostka do prowadzenia operacji w środowisku, które jest politycznie wrażliwe, do prowadzenia operacji o charakterze strategicznym, ważnych dla interesów państwa, operacji o charakterze operacyjnym, czyli ważnych dla teatru działań, na którym działamy, na którym prowadzimy nasze operacje, czyli niszczenie chociażby stanowisk rakietowych, punktów dowodzenia. Na bazie zespołów bojowych tworzymy tak zwane grupy zadaniowe. Czasami grupa zadaniowa to może być kilku ludzi z różnych specjalności, w zależności od zadania. Jak gdyby kontynuując to, realizujemy operacje wykraczające poza możliwości sił konwencjonalnych. Często realizujemy je w strojach cywilnych, nie jako zwykli żołnierze, ale taka jest natura sił specjalnych. Podstawowym naszym zadaniem, dlaczego do tego zadania została jednostka stworzona, to są operacje tak zwane Hostage Rescue Force, operacje uwalniania zakładników, ratowania zakładników. Lata 90., kiedy powstawała jednostka, charakteryzowała się dużym przepływem terrorystów i przez Polskę, i w Europie. Było też sporo jeszcze porwań zakładników, czy to na Bliskim Wschodzie, czy w Europie, a Polska wtedy nie dysponowała takimi siłami, które mogłyby tych zakładników ratować. I minister Kozłowski, pierwszy szef MSW po 89 roku, taką jednostkę zdecydował się stworzyć i z pomysłem do niego zgłosił się pułkownik Petelicki i od powstała. Operacja uwalniania zakładników z różnych środowisk. Budynki, metro, pociągi, samoloty, promy, platformy wiertnicze. Tam wszędzie ćwiczymy. W operacjach uwalniania zakładników albo w szeroko rozumianych operacjach zwalczania terroryzmu na terenie kraju współdziałamy z policją. Ubiegły rok był tego najlepszym chyba przykładem, bo nie udało nam się podobnej grupy zadaniowej stworzyć na Euro 2012. Natomiast w ubiegłym roku przed szczytem NATO i w trakcie Światowych Dni Młodzieży na podstawie, wy jesteście prawnikami, więc musicie znać te ustawy i takie prawo, na podstawie ustawy o policji, artykuł 18-18a, udało nam się stworzyć wspólne działanie. Do tego Prezydent Rzeczpospolitej musiał wydać postanowienie, wydał takie dwa tymczasowe postanowienia o użyciu sił zbrojnych celem wsparcia policji tutaj na terenie kraju. Jak gdyby niewiele ma to wspólnego ze stosunkami międzynarodowymi, ale chcę to podkreślić, że jednostka GROM działa nie tylko za granicą, ale może działać również na terenie kraju w tego typu operacjach. Jeżeli mówimy o operacjach, które będą istotne z punktu widzenia tego wykładu dzisiaj, będziemy mówić o operacjach ofensywnych, bo operacjami ofensywnymi można oddziaływać na właśnie politykę zagraniczną, na politykę innych krajów. Jak? Likwidując przywódców państwowych, likwidując chociażby bazy terrorystów, uderzając na ważne obiekty i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy na szczęście w tym miejscu Europy, gdzie jesteśmy i takich operacji nie musimy prowadzić, ale taką politykę realizują właśnie też zielone berety ze Stanów Zjednoczonych. Realizują szeroko rozumianą politykę dominacji Stanów nad konkretnymi miejscami na świecie. Politykę siłową. My z kolei możemy robić też rozpoznanie specjalne na rzecz naszych decydentów politycznych, aby w czasie rzeczywistym nawet przysyłać im informacje z pewnego wyspecyfikowanego obszaru ich zainteresowania. Działaliśmy w Iraku, działaliśmy w Afganistanie, działaliśmy w Afryce.
Stamtąd na bieżąco szła transmisja danych i ważne informacje ze zdjęciami czy z filmami można dzięki systemom satelitarnej tajnej kodowanej łączności przesyłać tutaj do Polski bezpośrednio na ręce pani premier chociażby, a do operacji takiej też nawiążę. Wsparcie militarne to jest szeroko rozumiane oddziaływanie na politykę. My też takie rzeczy robimy. Wsparcie militarne to jest nic innego, nawet jak tutaj to robię, to jest wsparcie militarne. Ja was w tej chwili uczę o tym, czym jest GROM, czym są siły specjalne, jakie to jest narzędzie i jakim narzędziem dysponuje właśnie państwo polskie do robienia pewnych rzeczy. Wsparcie militarne to może być szkolenie innych państw, udzielanie im pomocy militarnej. Budujemy w ten sposób siły, które są w stanie zadbać o bezpieczeństwo własnego kraju. To są te zadania, które robiliśmy na przykład w Afganistanie, budując lokalne siły bezpieczeństwa. Policję specjalną, akurat to było nasze zadanie, i siły zbrojne, podobne zadania wykonywała jednostka wojskowa komandosów. Wspólnie dwa takie task force'y zrobiliśmy, TF-49 GROM i JWK TF-50. Każdy miał swojego afgańskiego partnera, którego trzeba było nauczyć podstaw wojskowego rzemiosła, taktyki i planowania operacji. Dlaczego? Żeby to oni mogli potem skutecznie, samodzielnie wykonywać operacje. To się nazywa też mentoring. Ćwiczymy z nimi, jemy z nimi, jesteśmy w ich bazie zakwaterowani, poznajemy się, zżywamy się i razem wychodzimy na operacje, które wcześniej wspólnie planujemy. Najpierw my je wykonywaliśmy, kinetyczne uderzenia, z czasem Afgańczycy pod naszą kontrolą. My byliśmy z tyłu, oni pierwsi. Potem już zaczęli samodzielnie wykonywać, wyszkoliliśmy ich na tyle, że mogli te operacje prowadzić sami. Kontrproliferacja broni masowego rażenia, duże zagrożenie we współczesnych czasach i też można w ten sposób oddziaływać na różne typu środowiska, eskalując pewne żądania, grożąc tego typu materiałów użyciem. Mamy dedykowane do tego grupy, które zajmują się poszukiwaniem takich materiałów i ich neutralizacją. Krótki rys historyczny, bo to będzie istotne w kontekście tego naszego zaangażowania międzynarodowego. Stworzona jednostka została w 90 roku dzięki pomocy rządu Stanów Zjednoczonych. Bez instruktorów amerykańskich, bez tego know-how nie byłoby tej jednostki. To Amerykanie zauważyli pewien potencjał, czyli mamy Polskę, która jest po demokratycznych wyborach, Polskę, która zdecydowanie zwraca swoją politykę w kierunku Zachodu i postawili na Polskę jako swojego sojusznika w tym regionie Europy. A jak pomóc sojusznikowi? Zbudować jego potencjał też militarny, ale w odpowiedni sposób, troszeczkę inny niż w latach Układu Warszawskiego było. Amerykanie dali know-how, czyli pokazali techniki, taktyki, przekazali pierwszą broń i oni są odpowiedzialni za pierwszy trening właśnie operacji uwalniania zakładników. Potem jednostka się rozbudowywała o kolejne zespoły, w tym między innymi o zespół morskich operacji przeciwterrorystycznych i na kolejnym slajdzie pokażę wam strukturę. Amerykanie jednostkę zbudowali, ale też nie ma nic za darmo. Jeżeli teraz w środowisku międzynarodowym wykonujemy operacje, bardzo często wykonujemy je z Amerykanami. Nam ułatwia to zadanie, operujemy tymi samymi pojęciami, tą samą bronią, operujemy na tych samych środkach łączności i mamy bardzo podobne taktyki, techniki i procedury. Możemy współdziałać, zastępując jeden drugiego i takie rzeczy robiliśmy w Iraku. Ktoś powie, wykonujemy politykę amerykańską. Niekoniecznie. Naszą polityką wydaje mi się bliski sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i jeżeli my jako sojusznik weźmiemy udział w operacjach, które prowadzą Stany Zjednoczone, mamy w ten oto sposób ich siły na terenie naszego kraju. Nic nie jest za darmo we współczesnym świecie. Ja wiem, ktoś powie, nie mieliśmy czego szukać w Iraku. No nie, ale to była budowana siła koalicyjna, siła chętnych. Tam nikt nikogo nie zmuszał do tego, żeby być. Czyli gdzieś jednak jakieś nasze interesy polityczne odegrały rolę, że państwo polskie zdecydowało się tam wysłać siły specjalne. Do kilku operacji nawiążę, a pamiętajcie, wy będziecie je potem podsumowywać. Czyli wy powiecie, czy to spełnia te kryteria, że siły specjalne mogą być narzędziem polityki zagranicznej, czy też nie.
Chcę pokazać te slajdy o cicho ciemnych, bo dla nas jest to bardzo ważne, gdyż wartości, które dzięki nim przejęliśmy Tobie Ojczyzno, te hasła selekcja, dobór, metody działania są bardzo podobne do tego, co robimy. Oni też wpływali na politykę zagraniczną w jakiś sposób. Trenowani w Wielkiej Brytanii, zrzucani tutaj do kraju, prowadzili operacje dywersyjne, walczyli w Powstaniu Warszawskim, walczyli z Sowietami nadciągającymi ze wschodu, ale przede wszystkim dawali nadzieję, wpływali w ten sposób na społeczeństwo polskie. Nadzieja jest rzeczą najważniejszą w konflikcie zbrojnym. Jeżeli jesteście głęboko sfrustrowani, przygnieceni okupacją, latami okupacji, jeżeli gdzieś ląduje w ciemności skoczek, ktoś go odbiera, ktoś go potem przesyła do ciotek, czyli do tych pań, które się nimi opiekowały, aż się zaaklimatyzują w nowym środowisku, a ta wieś się rozchodzi w lokalnym otoczeniu i coraz dalej. Skoczyli jacyś zrzutkowie, to znaczy, że Europa Zachodnia, czyli Anglia, Stany Zjednoczone myślą o nas, nikt nas nie zostawi samych w potrzebie, prawda? Ich zadanie też było szkolić lokalną partyzantkę, która tutaj miała miejsce i wspólnie z nimi potem wykonywać operacje. Specjaliści od dywersji, specjaliści od sabotażu, specjaliści od podrabiania fałszywych dokumentów. Są panie tutaj. Czy były kobiety pośród cichociemnych? Ile? Jedna, tak jest. Elżbieta Zawadzka Zoo, potem pani generał kurier, a do Polski wróciła już na spadochronie. Jeszcze generał Petelicki właśnie cichociemnych nam odnalazł i w 1994 roku wspólnie wykonali lot z brytyjskimi pilotami. Polubiliśmy się i zdecydowali się przekazać nam te swoje tradycje. A to już ostatnie zdjęcie. Aleksander Tarnawski dwa dni temu skończył 97 lat, a 3 lata temu skoczył z nami ze spadochronem. Także chyba mamy rekord, jeżeli chodzi o świat. Wyrzucając z samolotu gościa w tym wieku. Tyle o tradycji, ale ona jest bardzo dla nas ważna. Wierzcie mi. W Polsce mamy 4 rodzaje wojsk. No teraz powstał 5, obrona terytorialna. Ale mamy 4. Wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna i wojska specjalne. To właśnie doświadczenia z Iraku pokazały, że potrzebne jest jak gdyby wyodrębnienie tego rodzaju wojsk, aby mogły skutecznie realizować pewne zadania. W tej masie takiej ogólnowojskowej bardzo często się gubiły. Dowódcy sił konwencjonalnych nie zawsze byli zwolennikami małych oddziałów i miały podgórkę. Mamy 5 jednostek głównych. To jest jednostka wojskowa komandosów z Lubińca, była jednostka specjalna marynarki wojennej Formoza, nowo powstała jednostka AGAT, która jest odpowiednikiem takich amerykańskich Rangersów, jednostka wsparcia i dowodzenia NIL, no i przeciwterrorystyczna GROM. W tej chwili, z tego co wiem, po ostatnich decyzjach, 7 Eskadra Działań Specjalnych, czyli Eskadra Śmigłowcowa, została również podporządkowana pod dowództwo komponentu wojsk specjalnych. Ten slajd nie jest już aktualny. W ciągu kilku ostatnich dni zapadły decyzje, że Centrum Operacji Specjalnych zostaje zlikwidowane, odbudowuje się dowództwo komponentu wojsk specjalnych, które będzie podlegać dowódcy generalnemu. Inspektorat zostaje rozwiązany. Mamy dynamiczną sytuację z wojskami specjalnymi, ale chyba tak jest, nie chciałbym powiedzieć tylko u nas, ale jest kilka takich przypadków. W ciągu niecałych 10 lat dowództwo zmieniało 3 razy swoje miejsce, swoją bazę, czyli z Bydgoszczy, Warszawa, Kraków. Kilka razy zmieniało swoje struktury, było dowództwo wojsk specjalnych. Całkiem rozsądna inicjatywa, która zawiadywała i budżetowała praktycznie wszystkie jednostki specjalne. Potem to się po reformie sprzed ponad 2 lat rozłożyło, powstały oddzielne komponenty, inspektorat, dowództwo komponentu. My przez jakiś czas, ja jako dowódca jednostki byłem podległy dowódcy generalnemu, dowódcy operacyjnemu jednocześnie. Za dużo dowódców, za mało ludzi do roboty. Mam nadzieję, że to się zmieni. Ale macie mniej więcej pojęcie, ilu nas jest. Wojska specjalne to jest 2,5 tysiąca ludzi w 100-tysięcznych polskich siłach zbrojnych. To wcale nie jest dużo. To wcale nie jest dużo, ale metody szkolenia predysponują je do tego, że mogą operacje prowadzić właśnie samodzielnie w środowiskach
w środowiskach trudnych, wrażliwych. Wracam do Gromu, bo w Gromie spędziłem 25 lat. 5 ostatnich lat swojej kariery dowodziłem tą jednostką i mam o niej największe jak gdyby pojęcie, ale też sentyment z nią wciąż związany. 3 zespoły bojowe. Jeden, który przeznaczony jest, stacjonuje w Warszawie, przeznaczony do operacji przeciwterrorystycznych, ale też szerzej rozumianych operacji specjalnych. Drugi zespół stacjonujący w Gdańsku, morskie operacje przeciwterrorystyczne. Odpowiedzialność też za promy, za platformy wiertnicze i zespół kolejny, który prowadzi operacje skryte. Skryte to takie są właśnie, o, jak dzisiaj tutaj występujemy w ten sposób. Do tego, żeby oddziaływać na przeciwnika, trzeba mieć specjalistyczne wsparcie bojowe. Przede wszystkim informacja, czyli rozpoznanie, informacja o przeciwniku jest rzeczą najważniejszą. Nie jesteśmy ślepym bokserem. Uderzamy z chirurgiczną precyzją w miejsca wybrane przez nas i o czasie wybranym przez nas. Mamy, to jest ten zespół, grupa wsparcia informacyjnego, szeroko rozumiana, różne typy urządzeń zbierających informacje, samoloty bezzałogowe, małe, bo małe, ale mogące przekazywać nam bezpośrednio na miejscu działania informacje. Do tego grupy pirotechniczne IOD, JTAC, czyli grupa naprowadzania lotniczego. Żeby wykonać uderzenie, nie trzeba koniecznie zbliżyć się do celu. Można to załatwić, naprowadzając skutecznie środki ogniowe z powietrza. Po prostu pokierować bombą we właściwe, czy rakietą we właściwe miejsce, oświetlić ją, o, taką plamką, a ona już tutaj dalej poszybuje. Mamy tą grupę właśnie od zagrożeń związanych z bronią chemiczną i atomową i grupę K9. Opowiem o niej troszeczkę więcej, bo to już jest nasz środek oddziaływania na partnerów zagranicznych. Do tego zespoły logistyczne, prawda, sztab, szkoleniówka i tak dalej. Ale to nie jest część. Zadania specjalne, powiedziałem, wymagają specjalnie dobranych ludzi o specjalnych cechach, specyficznych cechach. Dzisiaj byśmy tutaj wielu, podejrzewam, znaleźli i moglibyście spokojnie taką służbę w jednostce potem odbywać. Testujemy ludzi. W Bieszczadach widzieliście ten marsz. Wcześniej testujemy ich sprawność fizyczną. Robią pompki, brzuszki, bieg na 3 km, pływanie, skok do wody, pływanie pod wodą i tak dalej, i tak dalej. Zdziwilibyście się. Jacy ludzie teraz czasami próbują się do nas dostać. Tacy, którzy nie potrafią się podciągnąć na drążku. Dlatego zamieściliśmy nawet na stronie internetowej ogłoszenie. Jeśli nie podciągasz się na drążku, to nie przychodź do nas, nie marnuj swojego i własnego czasu. A do pań, ile żołnierz Gromu robi pompek? Wszystkie. Taka szybka odpowiedź. Także testy sprawności fizycznej to jest jedno, do tego jest test psychologiczny. I na tym teście wydobywamy właśnie te cechy, które tutaj macie Państwo zamieszczone. Takich szukamy, ludzi podejmujących decyzje, zdecydowanych, szukających rozwiązań, ludzi, dla których strach raczej mobilizuje niż paraliżuje, ludzi, którzy przede wszystkim działają w zespole. Nie jesteśmy indywidualistami, działamy razem. Razem wykonujemy te operacje. Ludzi, którzy biorą na siebie odpowiedzialność, nie uciekają od niej. Tego nie robimy. Staramy się głowy używać do myślenia, bo to jest to nasze najważniejsze narzędzie, które daje nam przewagę na polu walki. Motywacja. Dlaczego to robimy? Nie dla pieniędzy, bo w wojsku i w służbach naszych pieniądze są kiepskie, ale takie warunki spartańskie bardzo lubimy, to nam daje siłę. Opowiem o tym samochodzie za chwilę. Ścigamy piękne kobiety po całym świecie, a potem w takich lodowatych spa odpoczywamy, jak się za bardzo spocimy. To Porsche przechwyciliśmy w trakcie jednej z operacji w Bagdadzie. To jest Porsche syna Saddama Husajna, Udaya. Wyjątkowej bestii, wyjątkowej świni, odpowiedzialnej za naprawdę przerażające zbrodnie na swoich rodakach, przede wszystkim na kobietach. Także miał całą stajnię takich samochodów. Przy jednym zrobiliśmy zdjęcie. Żołnierzy testujemy w różnych warunkach. To są naturalne środowiska działania sił specjalnych. Chaszcze, bagna, tam się ukrywamy, tam przygotowujemy się do operacji, tam odtwarzamy naszą zdolność bojową. Tego uczymy żołnierzy na kursy. Mówiąc o kursie podstawowym, mam na myśli kurs działań antyterrorystycznych.
i do takich działań ludzi też szkolimy w różnych środowiskach. Będzie sporo zdjęć, ale one szybko przebiegają. Obraz na pewno wam więcej powie niż moje słowa. Najważniejszą taktyką, którą w tej, może handlujemy, to jest za duże słowo, ale dzięki której możemy wymieniać się z naszymi partnerami, to są właśnie, to jest ta taktyka, taktyka walki w pomieszczeniach. Ona wciąż ewoluuje ze względu na pojawiające się zagrożenia różnego typu, ale to jest nasz atut, którym w tej chwili posługujemy się, chcąc nawiązać współpracę z innymi jednostkami specjalnymi na świecie. Taktyka zielona do tego, czyli w lesie z bronią ciężką, taktyka walki na samochodach, też bardzo istotna, i snajperskie możliwości. Zdolności bojowe, które są w jednostce, są tą wartością, którą przedstawiamy politykom. Szkolenie specjalistyczne, snajperskie. Snajper potrafi zlikwidować cele, macie tutaj nasz rekord, z ponad 2 kilometrów. Rozwiązać sytuację jednym strzałem, nie ma potrzeby angażowania większych sił. Snajperzy potrafią ubezpieczać nasze operacje, będąc rozstawieni po górach, tak jak miało to w Afganistanie miejsce, ubezpieczając wojska konwencjonalne, czyli działając na rzecz naszych własnych sił albo działając na rzecz partnerów, bo bardzo często naszych żołnierzy pożyczaliśmy koalicjantom do wspólnych operacji. Czyli jest to pewna wartość, którą dajemy, którą możemy handlować. Kolejne specjalistyczne. Spadochron to nie jest u nas forma rozrywki, tylko to jest metoda dotarcia do celu. W ten obszar, do którego chcemy dotrzeć. W całych wojskach specjalnych. Cichociemi też ze spadochronem skakali tutaj do kraju. Skaczemy nieraz bardzo dużych wysokości. Kto mi powie, dlaczego skaczemy z 10 prawie kilometrów? Głośniej, głośniej. No, żeby nie zostać wykrytym. Dokładnie. Skacze się wysoko, na 10 kilometrach latają samoloty cywilne, więc nawet jeżeli ten samolot jest na radarach, ma się wrażenie, że to zwykła cywilna maszyna, jakiś liniowiec, który leci po trasie, a w tym czasie potrafi wyrzucić grupę, która 40 kilometrów może spokojnie na spadochronach przelecieć, nie będąc wykryta przez środki rozpoznania radiolokacyjnego. Można wylądować tam, gdzie nikt się nie spodziewa. I to jest właśnie ten atut, zaskoczenie, które dają wojska specjalne. Zaskoczenie przeciwnika, agresja w działaniu, szybkość. Możemy również wchodzić do działania spod wody. Dlatego istotne jest u nas też szkolenie płetwonurkowe, nurkowe. Na aparatach, o obiegu zamkniętym. Dziewczyny, co to znaczy? Nie ma bąbelków. Można tak dalej płynąć, nie będąc wykrytym. Dokładnie, proszę Państwa. Działamy w różnym środowisku. To są akurat Alpy. Pierwsze zdjęcie Alpy. Nawiązaliśmy bardzo dobre relacje ze szwajcarską jednostką specjalną. Mała kompania, jedyna chyba tam profesjonalna jednostka. Czym Szwajcarzy mogą być zainteresowani? Jaką formą treningu u nas w kraju? Jak myślicie? Bo my na pewno jesteśmy zainteresowani treningiem górskim, prowadzeniem strzelań w terenie górzystym z góry na drugą górę na przykład. To są naprawdę różne właściwości, różne tory lotów pocisków, prawda, i tak dalej. Jak myślicie, co Szwajcarzy mogą od nas chcieć? Działanie na morzu, tak? Dokładnie. Ja sam byłem zdziwiony, nie wiedziałem, że Szwajcaria ma swoją własną flotę i byli zainteresowani tym, aby odbyć szkolenie właśnie z abordaży, aby odbyć szkolenie ze zdobywania statków, z metod czyszczenia statków, zdobywania ich. Mamy możliwość oddziaływania w jakiś sposób albo wymiany międzynarodowej? Mamy. Różnego typu szkolenia, ale to już tam powiedzmy mniej. Szkolenie medyczne. Każdy żołnierz gromu przechodzi szkolenie medyczne, ale są też dedykowani paramedycy, wysokiej klasy specjaliści. Gromu, ale jak mówię o gromie, pamiętajcie, mam na myśli wojska specjalne. To są też dedykowanej wysokiej klasy specjaliści, dedykowani, aby ratować życie ludzkie. Dla nas paramedyk jest osobą najważniejszą w sekcji. Zawsze jak wchodzimy do pomieszczenia, czy idziemy na operację, on jest chowany z tyłu. Dlaczego? Żeby nam pomóc, jak nas trafi coś. Dokładnie.
jest bardzo ważną osobą, która daje nam nadzieję na to, że wrócimy do bazy. Mamy od kilku lat konflikt na Ukrainie, tuż za naszą granicą. Zgadnijcie, co powodowało największe straty Ukraińców? Wykrwawienie. To młode wojsko, ci ludzie, którzy nagle stanęli na polu walki, nie potrafili sobie radzić z bandażowaniem ran, z tamowaniem krwotoków, z pierwszą pomocą medyczną. Największym wsparciem, jakie siły nasze, specjalne, polskie, dały Ukrainie, to jest szkolenie medyczne. Nie, Polska nie zdecydowała się z jakichś względów na inne typy wsparcia sił ukraińskich, natomiast polscy paramedycy stacjonowali przez jakiś czas na Ukrainie, udzielając im właśnie tego typu szkolenia, ratując przy okazji życie. Ale to nie wszystko. Pamiętacie kilka lat temu, 2-3, zamach terrorystyczny w Tunezji, gdzie wielu polskich obywateli odwiedzających jakieś muzeum zostało zaatakowanych, ktoś był zabity, ileś osób rannych. Tych obywateli nie można było ściągnąć szybko do kraju ze względu na to, jak ciężkie obrażenia mieli. Postanowiliśmy wtedy stworzyć tak zwany mobilny zespół operacji chirurgicznych, czyli kilku chirurgów, paramedyków, mobilny stół, który można w każdej chwili załadować do samolotu czy do jakiegokolwiek innego pojazdu, rozłożyć i prowadzić operację w trakcie lotu, w trakcie tej czasami tak zwanej złotej godziny, bo ta pierwsza złota godzina jest najważniejsza na to, aby osoba przeżyła. I taki zespół stworzyliśmy, którym też oddziałujemy. Taki zespół poleciał do Afryki na duże ćwiczenia dowództwa akurat amerykańskich sił AFRICOM, ale tam brał udział wielu partnerów i z Europy, i z krajów afrykańskich. Wrócę do tego za kilka slajdów. I my wystawialiśmy lotniczy szpital polowy. Czyli w każdej chwili odpowiadaliśmy na przykład my GROM za ewakuację medyczną, za pierwszą pomoc i w trakcie lotu. Odległości są tam naprawdę ogromne. To był nasz naprawdę bardzo duży wkład w tę operację. K9. Psy bojowe, psy zupełnie innego typu. Psy tak zwane podwójnego zastosowania, dual dogs. Psy, które wyszukują materiały wybuchowe, ale psy przede wszystkim szkolone na agresję. Na to, aby jak najszybciej dopaść przeciwnika, taliba czy kogokolwiek, kto chce siebie i nas posłać do nieba jak najszybciej. Psy, które mają uniemożliwić mu wysadzenie się. Gdybyśmy takie psy mieli, nie mielibyśmy śmiertelnej straty w Afganistanie. Pies by pierwszy wszedł do pomieszczenia, wykrył zagrożenie i zaatakował przeciwnika. Tak, 8 rannych i jeden zabity. Program psów tego typu stworzyliśmy niecałe 3 lata temu i wysyłając naszych instruktorów do Stanów, kupując psy bardzo drogie. Natomiast po tych 2-3 latach ciężkiego treningu, to do nas w tej chwili niektóre kraje zaczynają, niektóre jednostki przyjeżdżać, aby uczyć się, jak takie psy szkolić. Kolejna metoda oddziaływania, mówię w tym naszym kręgu sił specjalnych, ale dająca też atut tutaj naszym politykom, bo politycy, jeżeli coś komuś obiecują, to albo mówią, albo mogą powiedzieć, mam GROM, który szkoli psy bojowe. Jeżeli chcecie w waszym kraju podnieść swoje zdolności bojowe w jakimś stopniu, proszę bardzo, możemy coś takiego zrobić. I to robimy, bo kraje Europy Środkowej takie szkolenia u nas odbywają. Tak jak powiedziałem, w kilku miejscach jednostka stacjonuje Warszawa-Gdańsk. Obiekty treningowe, które jednostka wybudowała, stały się w tej chwili też czymś, co zachęca naszych partnerów z sił specjalnych do przyjazdu do nas na strzelnice, na obiekty taktyczne. To samo nad morzem. Nawet własna plaża plus obiekt typu były okręt marynarki wojennej. Czym zachęcamy ludzi do nas, do przyjścia? Fajną broń dajemy, lepszą niż taka w zwykłym Wojsku Polskim. Lepsza pod tym, że celniejsza, niezawodna, bo operacje, które prowadzimy, są chirurgiczne. Trzeba z wielką precyzją likwidować zagrożenie. Z mniejszych, z dużych odległości, większy, mniejszy kaliber, spod wody, z wody, na różnego typu pojazda, które wjadą wszędzie, wiele rzeczy przywiozą. Między innymi takie platformy szturmowe, które zobaczycie też w działaniu. Środowisko sił specjalnych, w
ogóle środowisko militarne nie jest już środowiskiem sfokusowanym samo na sobie, czyli konkretna armia patrzy tylko na siebie, sama się szkoli. Nie. Jesteśmy w sojuszu północnoatlantyckim, mamy swoich partnerów, tworzymy wspólne dowództwa, odbywamy wspólne treningi i ta siła militarna jest sposobem oddziaływania całego sojuszu na pewną rzeczywistość. Patrz, bombardowania Kosowa, 99 rok. Mamy jako jednostka kluczowych partnerów, to są Amerykanie i Wielka Brytania. To jest właśnie Delta Force i 22 pułk SAS. Ćwiczymy z Francuzami, ćwiczymy z Litwinami, z niemiecką KSK, z Norwegami i mamy bardzo bliskiego w tej chwili sojusznika, to jest Jordania, do której nawiążę. Pokażę kilka zdjęć z takich ćwiczeń, bo te ćwiczenia wpływają na postrzeganie sił specjalnych, wojska przez polityków. I te ćwiczenia, na których politycy bardzo często goszczą, z ministrami obrony narodowej czy spraw zagranicznych, powodują, że mogą ze swoim odpowiednikiem w konkretnym kraju rozmawiać na zupełnie innym poziomie, jeżeli chodzi o wsparcie na przykład wojskowe, militarne, albo o udział Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju. Ćwiczenie z amerykańską Deltą i ze 160 pułkiem Night Stalkers, właśnie to ci, którzy tymi helikopterami latają. To ćwiczenie mieliśmy zrobić w 99 roku, atak na pociąg w ruchu. Ze względu na to, że wtedy koordynator służb specjalnych, pan Pałubicki, odwołał dowódcę Petelickiego, Amerykanie zawiesili z nami treningi szkolenia na ponad 10 lat. Mówię Amerykanie, mając na myśli Delta Force. Zostało to odbudowane w 2009 i wróciliśmy do tego ćwiczenia, aby udowodnić, że można pewne rzeczy kontynuować, ciągnąć. To nie jest proste ćwiczenie. Pociąg jechał, a my go zdobywaliśmy, ale można. Partner amerykański dla nas jest partnerem najważniejszym. Dlaczego? Dlatego, że ma najlepszy know-how, najlepsze taktyki, techniki, najlepsze uzbrojenie, najlepsze środki rozpoznania i tak dalej. Dlaczego? Bo są non-stop na wojnach, rozwijają to, kontynuują jak gdyby szkolenie na najwyższym poziomie. I dla nas ważny partner. Ćwiczymy z Norwegami, operacje na Morzu Północnym, operacje na platformach, na statkach. Bierzemy udział w dużych międzynarodowych ćwiczeniach, to jest akurat ćwiczenie Jackalston, gdzie miałem okazję dowodzić międzynarodową grupą zadaniową stworzoną z komponentów amerykańskich, brytyjskich, fińskich. I w trakcie tego ćwiczenia też szukamy możliwości wymiany, nie tylko doświadczeń, ale właśnie tych luk u partnerów, w czym są słabi. Jeżeli w czymś są słabi, to chcą się podciągnąć, będą potrzebować naszego treningu. Nawiążę do Finów za chwilę. Bardzo często pojawiają się u nas jednostki amerykańskie, różnego typu. To jest pies, który zjeżdżał na linię, nie wiem, czy widzieliście. Także to jest ten styk psów właśnie, K9. Skaczą ze spadochronami albo zjeżdżają na linach, oczywiście ze swoimi operatorami. Finowie. Nie ma lepszych żołnierzy czy mistrzów, jeżeli chodzi o wojnę, o działania w takim właśnie klimacie zimowym. To są Finowie, znacie z historii, wojna fińska, wojna zimowa. Małe, drobne oddziały Finów, pojedynczy strzelcy potrafili zadać ogromne straty Armii Czerwonej. Rosjanie z nimi naprawdę mocowali się przez długi okres, ponosząc kolosalne straty. Dla nas było istotne, aby ich doświadczenia poznać, aby ich techniki poznać i jak gdyby okazało się, że najprostsze rzeczy, buty typu gumofilce są najskuteczniejszymi butami na tym terenie. Nie Gore-Texy, jakieś z membraną, prawda, i tak dalej. Zwykły gumofilc, pod który można podpiąć narty. Odkrycie. Po tylu latach odkrycie wracamy do podstaw. Mam nadzieję, że do onuc nie wrócimy, ale to już w formie żartu. Słuchajcie, Jordania. Od kilku lat trwa konflikt na Bliskim Wschodzie z państwem Daesh, państwem islamskim. W tej chwili praktycznie już, jeszcze nie zakończony, ale wygrany. Terroryści wciąż stanowią zagrożenie. Państwo islamskie stanowiło też zagrożenie dla Jordanii jako państwa. To był kluczowy sojusznik sił koalicyjnych, sił natowskich, które w tym rejonie działały, wspomagając siły irackie, wspomagając siły opozycji syryjskiej, czy wspomagając Kurdów
Musi być jakieś stabilne państwo, z którego można czy prowadzić operacje, czy gromadzić siły i środki i tak dalej. Wszystkim zależało na tym, żeby Jordania nie była kolejnym państwem upadłym, a żeby nie była, to trzeba tam rzucać swoje własne siły, siły, które przy okazji będą szkolić, podnosić poziom właśnie tego partnera. Zupełny przypadek, w trakcie ćwiczeń na Kasoteku, to jest taki wielki właśnie ośrodek, który tutaj widzicie w Jordanii, doszło do pewnego współdziałania, które zaowocowało kolejnymi treningami, które zaowocowało wizytą króla Jordanii w kraju, w Gromie. Mieliśmy niestety przykry wypadek, zginął nam chłopak w trakcie tej wizyty, no i które zaowocowało też moim odwołaniem, ale to już jest szczegół, ale które ogólnie doprowadziło do tego, że są tam żołnierze Polskich Sił Specjalnych, którzy na Bliskim Wschodzie szkolą siły jordańskie, szkolą siły irackie, budując zdolności tych państw do walki właśnie z terrorystami i dając w ten sposób Polsce pewien atut. Jesteście tu z nami, a jak jesteście tam, ufamy wam, lubimy Polskę, próbujcie robić z nami interesy. To jest kolejna rzecz. Pewne rzeczy odkryliśmy, będąc w Iraku w 2003 roku, rozmawiając z Charge d'Affaires w polskiej ambasadzie. Mówi, środowisko staje się już bezpieczne. Można by tutaj przyjeżdżać i czymś handlować, ale Polacy wciąż nie chcą. Także wydaje mi się czasami, że to wojsko jest tą forpocztą, która pierwsza pojawia się na terenie, działa, przynosi spokój, przynosi to, że ten teren zaczyna być bezpieczny, aby można było normalne interakcje robić. Czy Polska ma interesy w Afryce? Ma. Tak jak każdy kraj. Mamy gdzieś swoich obywateli, czy w Senegalu, czy tutaj mieliśmy też okazję ćwiczyć z żołnierzami z Kamerunu. Wszędzie gdzieś są tacy obywatele. Ale mamy też naszych misjonarzy rozsianych po całej Afryce i im też czasami groziło zagrożenie ich życia, chociażby w Eresia. Tutaj budujemy zdolności armii senegalskiej, wyjątkowo biedne i zacofane wojsko. Ale po rozmowie z naszym ambasadorem w Senegalu wiemy, że to szkolenie zrobiło bardzo dobre wrażenie, że takie rzeczy można kontynuować, wyciągając coś dla państwa polskiego, ale to już politycy, nie my. My daliśmy z siebie jak najwięcej. Przepraszam, tutaj mam wskaźnik. Do tego nawiążę, bo to będzie główne clue tego dzisiejszego wykładu. Czym są operacje specjalne? Popatrzcie na tą definicję. Raz jeszcze, bo pewne jej fragmenty były w tych zadaniach, które GROM ma. Operacje militarne prowadzone przez specjalnie do tego dedykowane siły w środowisku właśnie politycznie wrażliwym albo niebezpiecznym, gdzie nie używa się dużych, zwartych oddziałów wojska, gdyż duże oddziały zwarte wojska są oddziałami powolnymi. Odziewa się małych, dynamicznie działających grup skrytych. I do tego kryteria, które są potrzebne, aby te operacje spełniać. Prostota w planowaniu. Im prostszy plan, tym lepiej wykonana operacja. Bezpieczeństwo sił własnych, bezpieczeństwo osób, które mamy uwolnić. Kilka razy powtarzamy sobie to zadanie wcześniej. Zaskoczenie jest istotne, szybkość, agresja w działaniu. Cel jest rzeczą najważniejszą, czyli powód, dlaczego ta operacja ma się odbyć. To jest ważne, bo to daje nam ten powód polityczny albo militarny, wysokiego ryzyka. Za chwilę do tego nawiążę. Opowiadałem o tym naszych działaniach w różnych miejscach na świecie. Pierwsza operacja, 1994 rok, to byli ci instruktorzy, którzy nas szkolili, którzy polecili nas w Stanach, aby wziąć też Polaków na Haiti, na operację tam. To prezydent Stanów Zjednoczonych bezpośrednio dzwonił wtedy do prezydenta Lecha Wałęsy z prośbą o oddział specjalny GROM-u, który by mógł z nimi współdziałać. To po raz pierwszy tam oddział specjalny z krajów byłego bloku warszawskiego współdziałał z siłami specjalnymi Stanów Zjednoczonych, z zielonymi beretami. Nie były to jakieś wielkie zadania. Przede wszystkim ochrona VIP-ów, ochrona delegacji międzynarodowych, które tam przybywały. Teren wyjątkowo wredny. Na tym zdjęciu widzicie chaos, bo po oddaniu władzy przez naprawdę okrutny reżim zapanował totalny chaos na ulicach. Każdy strzelał do każdego, każdy rabował kogo mógł. Totalny brak porządku i bezpieczeństwa. I w to wkraczają międzynarodowe siły, aby wykonać swoją operację, przywrócić demokrację, rozdzielić strony walczące, prawda?
Środowisko nam obce, huragany, topiłem się w tym samochodzie. Przyjmujemy poród nawet, ratujemy ludzi z takich lokalnych wendet. Fajne rzeczy. Ale przy okazji jedna z wizyt. Ląduje międzynarodowa delegacja. Wysiada z samolotu pani Madeleine Albright, wtedy ambasador Stanów Zjednoczonych do Narodów Zjednoczonych. Stanów Zjednoczonych, tak, do Narodów, przy UN, do Narodów Zjednoczonych. Wysiadamy ładnie, pięknie po angielsku. Dzień dobry, welcome to Haiti, prawda? Ona, dzień dobry po polsku do nas. My zdziwieni, bo nie wiedzieliśmy zupełnie, z kim mamy do czynienia. Przez cały dzień wspólnej podróży, wspólnego bywania w różnych miejscach, które odwiedzała, nawiązała się pewna nić sympatii, zrozumienia. I to jest nie dzięki tej podróży absolutnie, ale to jest jedna z tych wartości dodanych, które budują nas, mając takich potem właśnie sojuszników. Za kilka lat Madeleine Albright jako sekretarz stanu przyjmować będzie Polskę do NATO. Małe, a cieszy. UNTAES. W Haiti całkiem dobre recenzje zebraliśmy. Dobre recenzje zebraliśmy również przez personel ONZ-owski, który tam ochranialiśmy. I po ustanowieniu kolejnej misji UNTAES, czyli misji Narodów Zjednoczonych we wschodniej Slawonii, to jest była Jugosławia, taki region między Chorwacją a Serbią, Jugosławią wtedy jeszcze było małą. Ambasador, który tą misją dowodził, poprosił o Polaków, poprosił o grom, bo miał informacje od tych, którzy właśnie tam ochranialiśmy, a wszyscy pracują w jednej kwaterze w ONZ-cie, wymieniają się tymi informacjami, że był taki mały, skuteczny oddział. I jako taki oddział specjalny pojechaliśmy do Jugosławii. Chaos. Region totalnie zniszczony. To jest ten region, w którym rozpoczęła się wojna. Vukovar zrównany z ziemią. Masowe groby, masowe morderstwa. Serbowie najpierw wyrzuceni, potem Serbowie wyrzucają Chorwatów, potem przychodzą tam Serbowie wyrzuceni z krainy. Miszmasz. W tym środowisku trzeba działać. I w tym środowisku zaczyna działać również ICTI, to jest Międzynarodowy Trybunał do Spraw Zbrodni w byłej Jugosławii. Przyjeżdżają panowie prokuratorzy z aktami oskarżenia, tajnymi. Żeby nie spłoszyć zbrodniarzy, ICTI wydał tajne akty oskarżenia. ICTI zakończył działalność w ubiegłym roku, w grudniu, po 20 paru latach swojej działalności, wyłapując i skazując właśnie zbrodniarzy wojennych. Jednym z warunków porozumień pokojowych w Dayton i porozumień, które też ustanawiały tą misję we wschodniej Slawonii, było wyłapywanie zbrodniarzy wojennych, czyli przywrócenie pewnego porządku z natury rzeczy, że ci, którzy dopuścili się okropieństw, powinni być wyłapywani. Siły międzynarodowe jednakże nie kwapią się, żeby wyłapywać zbrodniarzy w Bośni czy w naszym rejonie. Dlaczego? Dlatego, że grozi to kolejnymi tarciami na terenie misji. Grozi to tym, że lokalna społeczność wystąpi przeciwko siłom międzynarodowym. Każdy będzie chciał chronić swoich żołnierzy, byłych kolegów, ojców, braci. Jest szefem misji we wschodniej Slawonii były generał Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych Jacques-Paul Klein. Chłop wielki, prawie 2 metry wzrostu, ale chłop z potężnym charakterem i naprawdę z wolą walki. Powinien być w siłach specjalnych, a nie w lotnictwie. On zdecydował się, że taką operację przeprowadzimy. I to on po wykonaniu przez nas i przez prokuratorów ICTI pewnych czynności, które jak gdyby miały zakamuflować to nasze działanie, czyli ten zbrodniarz nie wiedział zupełnie, że jest na liście, to raz. Był przekonany, że przyjeżdża do naszego regionu, aby załatwić pewne sprawy, a to była nasza prowokacja. Ciężarówka, która nagle na spotkanie jego wyjechała, powodując to, że nasi kierowcy wiozący zbrodniarza musieli nagle skręcić w rejon przez nas wcześniej wybrany, spowodowało, że zupełnie zgłupiał, myślał, że jakiś wypadek, ucieczka przed wypadkiem samochodowym, a to wszystko było zaplanowane. Więc udało nam się doprowadzić do pierwszego pochwycenia zbrodniarza wojennego na terenie misji, na terenie byłej Jugosławii. Po iluś latach sytuacja i cała operacja wydaje mi się prosta. Proste planowanie, proste wykonanie, bezpieczeństwo sił własnych, kamuflaż. Nawet personel ONZ-owski nie wiedział, że tą operację przeprowadziliśmy. W tym samym czasie 20 naszych żołnierzy grało w rozgrywkach sił międzynarodowych, zawody były zorganizowane. Jedni grali, drudzy łapali.
O to chodzi. Oddźwięk natomiast tego okazał się bardzo duży. Ukazują się informacje w lokalnych gazetach. Nikt nie wie, kto zabrał. Maskirowani wojnicy, zamaskowani żołnierze. Jedni podejrzewali, że Rosjanie, inni, że Chorwaci, inni, że jakieś międzynarodowe grupy. I bardzo dobrze, o to chodziło. Nie mówiliśmy po polsku, mówiliśmy po angielsku albo po rosyjsku w trakcie tej operacji. Nikt nie wiedział, że Polacy. Ale ten, kto miał wiedzieć, wiedział. To jest oświadczenie wydane kilka dni, trzy dni, bo operacja była 27 czerwca, 30 czerwca. Prezydent Stanów Zjednoczonych Clinton wydaje to oświadczenie. Jeżeli prezydent Wielkiego Mocarstwa wydaje oświadczenie, to znaczy, że operacja była ważna. On dziękuje za to, że została przeprowadzona. Nie mówi kto, bo o to chodziło. Bezpieczeństwo operacyjne zostało zachowane. Operacje przeprowadziły siły międzynarodowe. Wydaje to oświadczenie. To oświadczenie jest zielonym światłem dla pozostałych sił. Nie tylko zielonym światłem, ale wręcz przymusem, aby też siły IFOR w Bośni zaczęły takie operacje robić, wykonywać. I od tego czasu zaczyna się polowanie na zbrodniarzy wojennych. Możecie o tym też przeczytać w takiej książce The Butcher's Trail, wydana chyba 2 lata temu. Zaczyna się polowanie. Sytuacja na tym się, czy operacja, gdyby nasza, na tym się nie kończy. Prezydent Clinton w lipcu 1997 roku wizytuje Polskę. Na jego to życzenie oddział Gromu występuje na płycie lotniska Okęcie, bo chciał bezpośrednio porozmawiać z uczestnikami tej operacji. Nie było żadnego uczestnika tej operacji. To wszystko są żołnierze, którzy akurat byli w jednostce w Warszawie wtedy i zostali zebrani, wystawieni. My wciąż byliśmy w Jugosławii. Ale to ważny sygnał. To ważny sygnał z kolejnego powodu. Polska dąży do NATO. Polska staje się przewidywalnym członkiem. Polska daje swoje siły do współdziałania w operacjach sojuszniczych. Polscy żołnierze wykonują w końcu bardzo ważne operacje, ważne dla środowiska międzynarodowego. I możecie sobie przeczytać, przepraszam, to jest wypowiedź w jednej z książek byłego ministra obrony narodowej, Okońskiego, Zbigniewa Okońskiego, o tym, jak właśnie starano się ten sukces polskich żołnierzy przekuwać na to, aby przekonać opornych senatorów na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo to nie jest tak, że wszyscy chcieli Polskę w NATO, absolutnie nie. Aby ich przekonać, że jesteśmy sojusznikiem, na którym można polegać i że warto nas mieć w Sojuszu Północnoatlantyckim. Drobne kroczki, wykonywane operacje z precyzyjnym, chirurgicznym, że tak powiem, chirurgicznie powodują, że jest czym się pochwalić. Kończymy operację we wschodniej Sławonii i ten pan, który po Kleinie przejął dowodzenie operacją TAS, kierowanie operacją TAS, zostaje szefem misji weryfikującej porozumienia gwarantujące to, że Serbowie i Albańczycy nie będą sobie do siebie strzelać w Kosowie. Powstaje misja OBWE i on sobie życzy bezpośrednio, żeby to żołnierze Gromu go ochraniali. Ma dobre doświadczenia, miał jechać na 20 paru, pojechało w końcu 6. Jesteśmy na wojnie, bo ochraniamy ambasadora, ale poruszamy się po całym rejonie. Serbowie strzelają, Albańczycy strzelają. Wszyscy wzajemnie sobie wrzucają granaty do dyskotek, do szkół. Mordują się wzajemnie na potęgę. Znowu zbrodnie, masowe groby. I pomiędzy tym my. Nie udaje się wprowadzić tych porozumień o zaprzestaniu walk. Misja OBWE zostaje wycofana, a NATO zaczyna uderzać z powietrza na Serbię. Co następuje? Mieliśmy tego przykład w ubiegłym roku. Masowy napływ uchodźców albańskich do Macedonii, do Albanii. Plus dalej do Niemiec czy do Austrii ci uciekają. Pośród tego wszystkiego my. Robota była dobrze wykonana, bo opinie całkiem niezłe zostały zebrane. Kolejne podziękowania premiera, ministra spraw wewnętrznych, bo wciąż jeszcze jednostka była w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Można oddziaływać na pewne środowisko? Można swoim zachowaniem, swoim profesjonalizmem. Dawać dobry przykład. KFOR współdziałaliśmy z polskimi siłami na ich korzyść, także tutaj już misja ustanowiona, duża, międzynarodowa, zupełnie innego typu zadania na rzecz sił własnych. 11 września 2001 roku. Zamach na World Trade Center. Rozpoczyna się wojna z terroryzmem.
W tym czasie żołnierze GROM przed jeszcze tymi dymiatakami wykonują zadania na Zatoce Perskiej. To są zadania związane z mandatem Narodów Zjednoczonych, jaki został nałożony na Irak, czyli zakaz handlu ropą. Nasze zadania polegały na sprawdzaniu, przeczesywaniu statków, czy ktoś tą bronią nie szmugluje nielegalnie. I takie zadania wykonujemy. Dzień w dzień jest z nami dzisiaj tu jeden z operatorów, który je wykonywał. Będziecie chcieli, można z Kiślem potem porozmawiać. Nawet książkę popełnił na ten temat, polecam. Dzień w dzień te zadania wykonujemy, ale po atakach na World Trade Center wszyscy mają świadomość, że będzie się działo więcej, że nastąpią kolejne ruchy. Jest uderzenie Amerykanów na Afganistan, potem kolejne żądania w stosunku do Saddama Husseina, podejrzenie o broń chemiczną, o to, że sponsoruje terroryzm, że to też stamtąd tymi działaniami ktoś kieruje. Czy prawdziwe, czy mniej prawdziwe, po latach historia pokazała może, że nie do końca te zarzuty były prawdziwe, ale nas to wtedy nie interesuje. My jesteśmy na miejscu, szykujemy się do kolejnej operacji, którą siły koalicyjne planują. To jest uderzenia na Irak. Marzec 2003 roku. Siły koalicyjne w nocy mają rozpocząć atak, ale żeby móc wejść do tego portu Umm-Qasr, trzeba najpierw opanować platformy przyładunkowe, dwie na Zatoce Perskiej, o, tego typu, i pola naftowe. Pola naftowe atakują Amerykanie Delta Force i brytyjski SAS. Platformę jedną robią Navy Seals, drugą platformę robi GROM. 300 metrów ponad długości. Cztery ogromne supertankowce w jednym czasie mogły być tankowane przez tą platformę ropą. Jedna wielka beczka prochu. Zadanie zostaje powierzone naszemu dowódcy, naszej grupie zadaniowej, z pytaniem, czy Polacy to wykonają. Nie ma rzeczy, której Polacy nie wykonają. Wykonamy. Ale dowódca też myśli, jak zapytam kraj, nie wykonamy tego zadania. Do ostatniej chwili władze w kraju nie są praktycznie informowane o tym, że takie zadanie dostało. Może 2-3 dni przed tym, że Amerykanie jak gdyby zwrócili się z prośbą. To samo mieliśmy z operacją z podtrzymania zbrodniarza wojennego. Gdybyśmy to ujawnili wcześniej, zapytali kraj, tej operacji by nie było. Po prostu politycy czasami są nazbyt, dmuchają na zimne. Lepiej nic nie róbcie, będziecie bezpieczni. Nie, jak nic nie robicie, to wcale nie jesteście bezpieczniejsi, wręcz jak nie działacie, możecie szybciej dostać w głowę, czy szybciej ktoś was zaatakuje, bo widzi, że jesteście słabi. Musicie swoim działaniem pokazać, że jesteście silni. My się do tej operacji przygotowujemy, w końcu idą informacje do kraju. Jest zgoda, nie ma zgody, jest zgoda, nie ma zgody, ale operację trzeba wykonać, atakujemy. Dobrze zaplanowana, dobrze wykonana operacja, wcześniej przećwiczona na pustyni. Tu widzicie takie paliki powbijane, taśmy rozwinięte, 300 metrów długości, platforma została wzorowana. Operacja no, przebiegła tak, jak miała przebiec. Nie z podwody, bo rekiny tak były, więc żeby rekiny nie zjadły naszych operatorów, atakujemy na łodziach, cicho podpływamy pod wyznaczone miejsca i w kilku miejscach wchodzimy na platformę. Znajdujemy Irakijczyków, bierzemy ich do niewoli, czyścimy platformę, zajęło to kilka godzin, ale teren jest bezpieczny. Nie wyleciał w powietrze, zatoka nie została zalana ropą, nie podpalona. W ten sposób siły koalicyjne mogą statkami wpływać do Umm-Qasr, rozładowywać kolejne środki, czołgi, materiały zaopatrzeniowe i tak dalej. Idzie ofensywa. Następnego dnia pojawiają się informacje, zdjęcia Reutersa i Donald Rumsfeld, sekretarz stanu, wydaje oświadczenie. Są z nami siły koalicyjne, są Australijczycy, Anglicy i są Polacy, którzy wykonują niesamowitą robotę. W kraju, wow, coś się dzieje. I to jest ten atut, że nagle dostaje kraj, dostaje pan prezydent, dostaje premier, dostaje minister spraw zagranicznych, atut, który może potem działać. Daliśmy wam siłę, zrobiliśmy dobrą robotę my jako Polska. Chcemy od was, nie wiem, wzmocnienia na przykład flanki wschodniej, cokolwiek sobie weźmiecie. Ale to jest atut w polityce międzynarodowej. Czy już udzieliłem na pytanie odpowiedzi? Chyba jeszcze nie. Wam zostawiam analizie. Kolejna operacja. Polacy po dwóch dniach przyznają się tutaj, tak, tak, są tam Polacy, wykonują operacje. Ale wykonują je tylko na Zatoce Perskiej. No nie tylko, bo operacja, czyli ofensywa się rozwija, siły amerykańskie, koalicyjne prą na Bagdad i żeby
dotrzeć pod Bagdad, żeby czołgi mogły jechać, ważny jest ten element. To jest tama na rzece. Jeżeli zostanie wysadzona, woda zalewa podejścia pod Bagdad. Czołgi nie pojadą. Kolejna operacja głęboko na północ od Bagdadu. Zajmujemy tamę. Obrona przeciwlotnicza, wojsko irackie udaje się wykorzystać pełen element zaskoczenia, zająć tamę. Tama nie zostaje wysadzona. Siły koalicyjne zdobywają Bagdad. Zajmujemy Irak. Potem już tylko jest łapanie u tych panów, przepraszam. Do przodu. Stali kart. Każdej nocy gdzieś odbywa się operacja, za którą zbieramy naprawdę dobre recenzje. To jest element kolejnego zbierania punktów politycznych przez Polskę. Operacja zajęcia platform na Zatoce Perskiej spowodowała to, że Polska zaczęła myśleć, rozważać i w końcu dostała własną strefę odpowiedzialności w Iraku, gdzie 2,5 tysiąca żołnierzy polskich pojechało. Polski dowódca, polski generał został dowódcą międzynarodowej dywizji. Ładnie splendor spływa na państwo polskie, działamy. Jest super. 2004 rok, z Iraku wychodzimy i wracamy do Afganistanu. Pierwsze zadania zaraz po ataku na Afganistan. Grom też tam poleciał, ale zadania totalnie nie dla jednostki specjalnej, czyli ochrona własnych saperów, którzy rozminowują teren. No nie. Siły specjalne nie są od ochrony. Siły specjalne są jak myśliwy. One muszą wyjść w teren, polować, uderzać, wybierać cele, likwidować zagrożenia. Kolejna operacja w Afganistanie pokazała, że, to o czym mówiłem, siły konwencjonalne są siłami ciężkimi. Patrole, marsze, to trzeba robić, bo trzeba swoją obecność pokazywać na terenie. Ludność cywilna musi widzieć te siły, że one działają. Ale te siły są narażone na ataki, są narażone na podkładane ładunki wybuchowe IED, na ostrzały z broni większej, mniejszej. Są jak gdyby zwierzyną. To na nich talibowie polują. My polujemy na talibów. Trzeba się wzajemnie uzupełniać. Nie zawsze to zrozumienie jest, ale było. Szkolimy własny oddział afgański. To samo robi jednostka komandosów. Także siły specjalne tutaj szkolą lokalne siły, uczymy ich taktyk, technik, strzelać i planować. I wspólnie potem wykonujemy operacje tego typu. Wynajdujemy materiały wybuchowe, te materiały, na których potem nasze właśnie rosomaki wylatują w powietrze. Nawozy sztuczne. Z takich nawozów sztucznych można zrobić ogromne ładunki wybuchowe, zakopać pod ulicą rosomak, który waży 22 tony. Leci jak zabawka na kilkanaście metrów. Ale najważniejsze są te operacje. Operacje uwalniania zakładników, operacje uwalniania tych zakładników z lokalnej społeczności, która albo chciała się uczyć, albo działała w administracji. Niekoniecznie nawet współdziałała z siłami koalicyjnymi, ale talibowie byli bezwzględni. Niszczyli studnie, palili szkoły, nie pozwalali na powrót do normalności. To są akurat brzydcy panowie, których złapaliśmy. A to jest jedna z operacji, pięciu zakładników. Pięciu, tak. Pięciu. To buduje naprawdę naszą reputację tam, pośród czy lokalnej społeczności, lokalnych władz afgańskich, ale też pomiędzy sojusznikami. Jeszcze jedno. I najważniejsza ta operacja, uwolnienie parlamentarzystki. Przez ponad miesiąc czasu przetrzymywana była w niewoli talibskiej. Doprowadziliśmy do jej uwolnienia wspólnie z siłami kontrwywiadu wojskowego. W podziękowaniu piękna wizyta parlamentarzystów afgańskich tutaj w kraju, ale przede wszystkim nasi żołnierze zostali zaproszeni do parlamentu afgańskiego. Budujemy relacje, budujemy przewidywalność, pokazujemy, że jesteśmy że mamy zaufanie. Dodajemy kolejny argument naszym politykom za tym, żeby robić coś więcej niż tylko operacje wojskowe w Afganistanie. Mówiłem o RSA? Mówiłem. Mamy tam wielu misjonarzy. Kraj trzy razy większy od Polski, raptem 300 może metrów dróg stałych. Tych misjonarzy wszystkich trzeba było odnaleźć wtedy, kiedy doszło tam do walk plemiennych. Operacja przeprowadzona, bo mamy siły, które mogą przelecieć. Za chwilę mamy sytuację zakładniczą w Nigerii, porwanych pięciu marynarzy. Na szczęście zostali uwolnieni. O operacjach nie powiem jakich, bo jest tajemnica. Proszę Państwa, to w większości
Tyle. Także to jest list akurat młodego chłopca, który kiedyś do nas przysłał, bo chciałby być też niewidzialny, chciałby być żołnierzem Grom. Ale celowo nie podawałem Państwu definicji. Chciałem pokazać swe przykłady. Chciałem, żebyście ocenili, czy drobne oddziały, małe oddziały, które realizują specjalne operacje, mogą dać argument, czyli mogą być tym narzędziem w realizacji polskiej polityki zagranicznej. Ocenę pozostawiam Wam. Ja mam swoje własne zdanie. Sam w tych wydarzeniach uczestniczyłem wielokrotnie. I moje osobiste zdanie jest takie, że jakiś mały kamyczek przyłożyliśmy do tego my jako żołnierze wojsk specjalnych, my jako żołnierze GROM, że jesteśmy w NATO, że jesteśmy tam dobrze postrzegani. Być może ktoś powie, że można było więcej, że można było inaczej. Nie będę się sprzeczał. Niech każdy zrobi swoje i jest okej. Okay. Jeżeli są do mnie jakieś pytania, to zachęcam. A jeśli nie, to macie wolne. Ja mam takie pytanie. Mówi się, że GROM jest jedną z najlepszych tego typu jednostek na świecie. Czy pan pułkownik się z tym zgadza i kto jest lepszy? Nie ma lepszych. Ja się z tym nie zgadzam. Ja się z tym nie zgadzam. Wiesz, są jednostki, które działają non-stop i to są Amerykanie, to są Brytyjczycy, które to jednostki realizują właśnie politykę zagraniczną swoich krajów z daleka od Londynu czy z daleka od Waszyngtonu, w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej. To są jednostki ostrzelane non-stop w działaniu bojowym i to są jednostki, na które my patrzymy. Na pewno mogę powiedzieć, że tutaj w Europie Środkowej, też nie lubię tego słowa lider, ale wymieniamy się doświadczeniami i są takie kraje, które chcą się czegoś od nas nauczyć i mnie to ogólnie cieszy.